A ja bym zobaczył Szeparda w The ja Voice. Ja też bym zobaczył. Ja bym tam jakieś The Prodigy śpiewał. The Prodigy? Ej, pamiętaj, że jak film ci się spodoba, zostaw łapę, suba i wpadnij na G2 z linku podanego w opisie pod filmem, okej? Okay? Dzięki. Ładnie. No, to więc dobrze, jakby było to za pierwsze, ten miał jeszcze możesz mniej. Właśnie dlatego Faxa powkurzać. Może dlaczego? Może nie, ja jestem bardzo miły. Nie, że jesteś, tak? Ty tak, gnoju, co to za kolor szmato? Jaki to kolor? To jest przerobiony chyba, no. Tak mi się wydaje, w samochodzie. Ale wiem, że to Dragon już tak chciał mnie wpłynąć. Możesz być, jakby... Dragon, mówiliśmy o Paxie. Nie o Szepardzie po raz kolejny. Dawaj Paxik do przodu! Wy nie jesteś przerobiony, mordo. To jest dojazdówa, pa, ale palnąłem ścianę. No, pomogłem ci. Proszę bardzo, bierz busta. Dragon dla ciebie, żebyś trafił. Ale to jest parkour chyba, więc to i tak się tak, zacznie tak, dopiero jazda gdzieś później. Dojazdówka zawsze jest bijąca się opa na przykład teraz. No ty kurwa. No ale Paxik tam ładnie wjechał. No a co, nie ma. Rada Dragona. Ten samochód się nie zawija w ogóle. Co to jest za samochód? Ja jest Dragon. A tam już to jest Halloweenowy samochodzik. Halloweenowy? Tak. Ale to nowy? Halloweenowy. Nie no, on już jest trochę. Co to za jakieś spowalniacze? Co to za halloweenowy? Bo to jest parkour po raz 48, no. Panie Dragon. Ty dostałeś ode mnie teraz? Tak. No normalnie w niego wjechałeś. Ale te dysynki są... Aha, dobra. A co u ciebie? Jak to u ciebie wyglądało? No stary, no nie dojechał. Nie, bo... Element parkourowy. Ja nie się wiem, pojawił. Nie wiem, co się stało właśnie teraz, ale dobra, okej. Okay. Parkour? Na który możesz trafić. O. Element parkourowy. Yamakasi parkour! Dobra, trafiłem. Bam. Yamakasi, oglądaliście kiedyś Yamakasi? Ale oglądałem, lubiłem Yamakasi. Yamakasi czy Yamakasi? No, pisze się Yamakasi, a jak się czyta, nie mam pojęcia. Ja też. Jaka maka, taka... Ja to ostatnio. To jest Yamakasi, Yamakasi, po francusku? Na to jest francuskie film, było, tak. A, ci taki cud... A dobra, to pamiętam. No to tak, parkour robili. Tak. A czy nie, bo ja tam pamiętam głównie z tego, że uciekali zazwyczaj. No tak, i uciekali no, zazwyczaj tak, właśnie parkourem, tak, nie? Tak, no, no co? Nie na tym polega przecież parkour. Na bieganiu. Na bieganiu, no, ucieczce i na bieganiu i akrobatyce miejskiej. A nie, na uciekaniu no, policji. Czyli uciekali policji. Aha. Tylko w sposób efektowny. Czyli jeżeli ja bym uprawiał parkour w życiu, to oznacza, że byłbym kryminalistą. No wiadomo, że jak to nie, już... Nie, ale jest duża szansa. Już wtedy wiedzieli, żeby sprzedać film z parkourem, musi być jakaś akcja, nie? Jeszcze. Jakbyś uciekał... I zawsze ta policja biedna. Tak, no to tak samo jak, żeby sprzedać dobrze film o samochodach, no, to trzeba no, zrobić wiem, też jakąś akcję. Tak samo. Tak samo, żeby dobrze sprzedać jakieś substancje, to też jakby generalnie. Też policja się miesza w takie rzeczy, no, okej. Okay. Nic, no nic, Pax, nie zrozumiałeś, to się nie pytaj drugi raz. Dobra, żeby sprzedać oczywiście też odcinki, no to trzeba zadymy. No odcinki, więc, rozumiesz, no, właśnie. Do odcinki, kino. Zadymy, ja tak zadymy trzeba sprzedawać. Kino, dobra. Kino. Kinol. Kino. Zadyma, ale łatwo pan. Zadyma! A propos kino, ale zapomniałem, że my nagrywamy. Nie leć! Leć! Przewodnikot. A to się zatrzymałem! I nie doleciałem! No i ja też wypadłem. O! No, ktoś tam zrobił bum bum. Fajnie. Tak się, dlaczego robisz bum bum? Lubię. Lubię tak sobie wybuchnąć. Dobra, ja się teraz tak tu i no kolejne. O! Tak. Tak ledwo. Jest, no tak na pochybel tutaj jest. No. Na pochybel? Nikczemnikom. Na pochybel z kurczy bąkom. O, uważaj! Uważam. Ja jestem... Dobra, obrót. I trach. Ale tu masz zrobione te ścianki, żebyś się w teorii właśnie nie wywalił, nie? Na tym. Lecę! Ty możesz, bo się zesrałem. Co zrobiłeś? Widziałem właśnie. Zesrałem się. A, o, właśnie okay. Ja chyba też się zesrałem. Zesrane. O, nie. Może, o. Może, Boże? O, jest! Gdzie? Może, debilu. Może, Boże! Nie! Leć się, par, szybko! Nie! No poczekaj, zrzuciło no. Mnie. No weź szybciej, no jedź, bo on tam, zobacz, ucieknie nam szybciej, Szepard. Spokojnie, ja się no wywalam. Dolecisz, debilu. Na spokojnie. Nie. No może, ale to, ty, ale spadł, ty mi wyrzuć, co ty sobie robisz na tych boostach? Masz strasznie, sobą psychikę, Pax, powiem. No bo trzeba go gonić, a nie jak... Co? Jak co? Pisak wolny. Jak pizda, to chciałeś powiedzieć? Okej. Dokładnie to. Chciał powiedzieć?
To chciałem powiedzieć właśnie. Tak, no właśnie, już jestem z Hogatem, już to jedziemy, a ty tam. A ja tego nie przejadę znowu, o, także Jezus, mnie ślizga na tym. Ja wiem dlaczego! No. Ty, zaliczył mi checkpoint chyba. Z jakimś... Okej, na razie. Aha. Ale to się ślizga! Co jest z tym? Dobra, póki jadę prosto jest git, ale jak zacznę skręcać AD, co robię ja bardzo często, jadę AD, to jest niefajnie. Zrobione, cyk, pyk. Paksi, gdzie jesteś? Tam dojechałeś, bo my ci uciekamy. Co jest? Hej. Gonimy, goni, a nie... Goni. Czemu tak wolno jedziesz tam? O, zrobił to samo co ja. Siema. Bardzo szybko pojechałem. No i ten trochę za szybki samochodzik, zdecydowanie. Wypadłem, o, Hogaty, ale siema. Się pier... Nie no, to jest parko. Nie dostałem tego, nie dostałem checkpointcika tam. O, ja też nie. Tak wyskoczyć. A tam trzeba do góry wyskoczyć, czy jak? Nie. Ale ci kurwa pomogło. To prawda, dzięki ci bardziej. Dziękuję za pomoc. Jesteś nieocenionym pomocnikiem. Wiem. W takim wypadku. Wiem. Ty pomocniku, tam drugi z tyłu, nie, pierdol mi się. Odbyt. A tu szybko czy wolno trzeba? Wolno, już wolno. Bardzo wolno. Na pewno czy tu się powinniśmy obrócić? Tu są wiatraki. O. Czy jakaś obrotowa? Ej, zostaw mnie. Sorry. Zaraz się dowiemy, czy... Oj. Czy to jest... To jest napisane, żeby się obrócić. To ja jadę tyłem. Nie! No podaj mi punkt! No to dlaczego się tam wpieprzasz jak debil? Nie wziąłeś checkpointa? Dobra... A pojadę przodem, zobaczymy co się stanie. Najwyżej dostaniesz, Paks. No nie rób tego, jest parkour, nie możesz. No ale to mówię, jadę przodem, może jest lepiej. Tak średnio bym powiedział chyba. Nie no, tym przodem da się podjechać, bo to po prostu jest spowalniacz na razie, który był do przejechania. Dobra, no ja miałem problem później, żeby na spowalniaczu tam jechać dalej. Ale tu potem jest wyskok, nie no, wiem, czy na spowalniaczu właśnie. A właśnie, czy na spowalniaczu tak jest problem. Dobra, zaufałem mapie. Tyłem jest łatwiej chyba. Jej to robi mapki, zaufałem i udało się. Się zastanawiałem, który to obrót właśnie chciała mapa na nas wymusić, pierwszy czy drugi? To chodziło o ten... Tego nie wie nikt. Nie no, w sumie wiedzieliśmy wszyscy, tylko... Ja liczyłem na to, że jednak nie ten obrót. Łe, nie dolecę. Czy tu się z pierwszego nie dam dolecieć? A gdzie jedziesz? Gdzie lecisz? Do góry, dobra, tak, do góry i w prawo, tak potem za chwilę. O, dobra. Tu? Ale na razie nie doleczowicz. Jakby to tam... Wyskok i trach? O! Wyskok i trach. No, wydupcyło mnie w tym. No, mnie też. Czy ty wstaniesz na koła kiedyś? Nie. O! Ten wiatrak! Nie! O, nie! Tu Hogaty, jak będziesz, to się rozpędzi. No widzę właśnie, zatrzymałem się po to, żeby się rozpędzić. A tak na maksa, na maksa? Ja z samego końca na ostatnim no się rozpędzałem. Nie na tym co ty, tylko na następnym. Pierdolę. Ale ja też jestem pierwszy, a chyba jest wyrównywanie, nie? Więc... I że jak to się ślizga przeokrutnie, no! No, przeokrutnie. Prawda. No! Nie wiem, czy dobrze pojechałem. Tu jakieś trzeba było się na maksa rozpędzić? W sensie nie ten... Czekaj, chodzi ci o to do góry na maksa tak do góry, rozpędzić? No ja tam na maksa, no. A ty powiem ci, że nie. To tak? Z punktem normalnie, no. Sobie dojechałem bez żadnego problemu. Widziałem, że prawie... Obok. Potem tak jak nie jedźcie prosto, tylko w lewo po takich rurskach. Ty, a ja nie do... Ja nie dolatuję z trzeciego. Fuck, co jest? Dobra, let's go. A, myślałem, że to jest przesuwalne. To nie jest przesuwalne. Jednak. Złap punkt, proszę. Jak coś, to on nie jest przesuwalny. No, chyba. Ten bionek? Tak. Myślałem, że go przesunę po prostu siłą rozpędu, a on przesunął mnie. Pozdro. No, fake checkpoint. Tutaj w lewo.
kto tu wleciał na tych rurskach. Nie idź prosto, tylko w lewo. Okej, okay, dziękuję bardzo za super informację, tylko na razie mi to jeszcze nic nie dało. Musisz jechać tak tak. No tak leciutko tapować. Bardzo. Tak, tapowanko. Ua! No obrócić się nie mogę normalnie, jak człowiek. Dobra, tutaj. No, żeś ty... Zipi Dragon? Kuka, dawaj, no co tam? Dawaj kółeczka. Jak to tam? Właśnie, miałeś raz na minutę się odzywać Zipi Dragon. Nienawidzę jechać tyłem. Nienawidzi jechać tyłem, zanotowałem. To prawda, widziałem jak wyjeżdżał samochodem, też nie chciał tyłem jechać, więc jechał po prostu dookoła. Nie, prawda, to prawda, tak było wtedy. Nawet czasami się zatrzymywał. Dokładnie. Wtedy, to byłem blisko, po prawej stronie miałem przyszedł auto. No. Jak bym wyjeżdżał, to mogłem lewo. No. Rozumiem. To ogólnie był żart, ale dobrze się wytłumaczyłeś. Dobrze się wytłumaczyłeś. Dobrze wyjaśnił nam. W razie gdybyśmy nie wiedzieli jednak, że to żart. Ale czyli na to wychodzi jednak, że coś było na rzeczy. No tak, ale... W sumie nie wiedziałem, tak rzuciłem. Ja już trochę zapomniałem, że powiedziałeś o tych versusach. Ja tylko pamiętam... Nie. O kurczę. O, jaki wąski przejazd jeszcze. Jest tu, no to prawda, ja jestem na tym poprzednim. O wersusie? No pełnym w ogóle. O czym ty Shepard mówisz teraz? Ale co, czekaj, a o czym wy mówicie? O co? W sensie w nawiązaniu do tego co mówiłem, to ty mówiłeś o wersusie, czy? Tak, a ty nie mówiłeś o wersusie? Nie. Mówiłem o realnej sytuacji, kiedy spotkałem się z Dragonem i realnie jechał samochodem. A ja myślałem, że ty mówisz o wersusie. Że się chłop dotrzymał naprawdę. Więc dlatego mnie bardziej zdziwiło, że chłop na serio zaczął się tłumaczyć z tego, bo ja tak zerzuciłem z dupy całkowicie, nie? Ja myślałem, że ty... Także... Dobra, no nie, to mi chodziło o wersusy. A se zaśmieszkowałem, że chłop coś tam. Da się tam zatrzymać. Z parkingu wyjeżdżał. Da się zatrzymać na luzaku. Tam się to nie mieści. A to się nie zatrzymam. Pewnie. Coś było na rzeczy. Ale samochód miał potężny. Dragon. Potężny samochód. Potężny samochód. Dragon, było pytanie do ciebie ogólnie. No tak, tylko że na razie jestem zajęty, bo chcę trafić. A, okej, to sorry. Aha. No dobra. To czyli nie po prostu masz teraz piździec, spoko, jakby... No teraz możesz powtórzyć. Jaki masz samochód? W sumie, jaki bardziej przyjechałeś? CRV-ka, Honda. Uuu, potężny. Potężny samochód, jakby duży. Teraz będę udawał, że dokładnie wiem, o którą chodzi. No, to no, bardzo potężny. Ma taką małą SUV-ka, no taki. Okropnie małą. Nie wiem, czy tu nie trzeba pełnego W, Shepard, bo ja tu na pełnym W przejechałem, bo tam potem jest, pniesz się w górę dość stromo. Ziomeczku, ja to zrobię po mojemu i najwyżej przynajmniej Maria, nie wiem, ja nie wiem, że ja tyłem objechałem ten śnieg w ogóle. O kurczę. Pa. Co jest? Dobra. Pytanie tylko, czy ja tam dolecę jeszcze, no właśnie, nie? O tym mówiłem, teraz nie? W jakimś niewidzialnym głównie. Nie dolecisz. O fakt. Czyli trzeba na pełnym W tam. Na pełnym W. Dobra. Siu. O kurczę, na pełnym W, po takim czymś. Wish me luck w takim razie. Na luzie. O, tu znowu w prawo dolecisz, jest! Bo się poślizgnąłeś, ziomeczku. Nie dolecisz. Oj. Nie. Ale ładnie! Myślałeś, żeby pójść kiedyś do The Voice of Poland? Tak. I? Nie, no to żartowałem się. A ja bym zobaczył Sheparda w The Voice of Poland. Ja też bym zobaczył. Nie, no, tam jakiś The Prodigy śpiewał. Prodigy? Nie, jakiś ulubiony kawałek z tego, no, z Edenu. Z Roga tam było, no. No, tak jakiś ulubiony kawałek. Ja tu nie mogę, to... No nie możesz, no i co jest? Ja na pełnym busie normalnie tak o. Dziwne. Siemanko. Może trzeba po prostu jechać na pełnej kurwie. Siemanko. Co? Ej, to meta jest po lewej czy po prawej? Dalej tam. Dalej będzie meta. A mam w czerwone wjechać, czy...? W żółte po prawej, a potem... meta okay, będzie dalej. Dobra, to czekam. Shepard nie kończy tego wistiku. No nie mogę tego zrobić, what the fuck! No dolecisz, może teraz? Nie. No nie, what? Ej, no przecież ja... Można Omnisa przerabiać. No dobra. Redwood, Rayleigh, Schwartz. Nie można. No właśnie, żeby w końcu dobre pojazdy do dobrego wyścigu. W końcu. Aaaa, kurczę. Patrzcie, Benris jest z tyłu napisane. No i mamy wątek Sylwestra na tym.
Wodek Sylwester mamy już za sobą. Musi robić tak, tak, ale, o właśnie, nie wspominaliśmy o Sylu. Siema Sylo, jak tam? No, ale a właśnie, bo... Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Sylu. Sylo po raz kolejny się wypierdolił na kolegów. Upiryj? Że... Nie, na kolegów, na kolegów. O, ale lecimy teraz, Hogarty, dawaj. Let's go! No i teraz masz, Pacik, takie samochody, jakie chciałeś. No co ty hamujesz? Jak mnie uderzasz, to hamuję. Ale właśnie... najpierw zahamowałeś, potem cię uderzyłem. To jest manewr. Jeć! Obrona szwedzka. O kurczę, Drago. Ja właśnie dlatego go puściłem. Super, pięknie. Dlatego go puściłem. Ile okrążeń? 3. Dobra, to jak wygrałem pierwsze okrążenie, to jakbym wygrał. Wtedy. Ale jest szansa, nie, że też wygrasz, bo ciężko będzie cię nadrobić, mam wrażenie. No co ty? Tu są długie proste, więc... Jedna. Gdzie? Teraz. Total, to jest Rayleigh, to... A, to jest długa prosta? No, jak a dla ciebie co? To jest długa? To no, to bez ja nie, skitu. To ja nie... A, nie ważne. Długa, ogromna. Giant! O, jest! Jak podbiło, cyby! Cyby? Ej, where Dragon? Będ tak, Dragon uderzył na zakręcie i już go nie ma. Dragon, tak. Where are you? To był Dragon. Dragon zagrał tak naprawdę dla ciebie, Paksik. O, dziękuję, Dragon. Bo na no. Nagroda dupną, na no. Tak o. Teraz musisz ja mu wylizać jaja, proszę. Zapraszam. Nie. Ej, to jest niehigieniczne bardzo, żeby te takie znaczy, ze sklepu... Ale jak umyję, to wszystko będzie przecież okej, no. Ale... Chyba, że to dla nie, a wy myjecie jaja w ogóle? Te sklepowe oczywiście? Ale nie, pytam poważnie, to jest poważne pytanie. No my... Czy myjecie te sklepowe nie, myję. Jajca? Nie. No przecież tą skorupkę no. Przecież zdejmujesz. To wyrzucasz. No, no dlatego no? Pytam, no bo są ludzie, którzy no. Myją. Nie. Naprawdę? No tak. Kto taki? Kto to taki? Kto myje? What the fuck? Co? No pierwsze słyszę, że ktoś mył jajka.